Siemaneczko, chwileczkęśmy się nie widzieli. Cóż, pasuje coś dla was? Nagrać! Padamy do garażu. Jak widzicie, skuterek stoi. Czemu skuter tutaj stoi? A mianowicie, ponieważ na nim robiłem różne testy. Śledziłem, jak to jest podpięte w skuterze. Dlaczego? W projektach do pitbajka ze światłami. Dlaczego światła mi nie chciały działać bez akumulatora? Już wiem, w czym popełniłem ja błąd. I niestety, muszę się przyznać, powieliłem ten błąd. Sugerowałem się filmikami na YouTube, jak tam jakiś Amerykaniec podpinał do swojego pitbajka światła. Znalazłem schemat nawet na internecie, też powielonym błędem tego otoż pana, co oglądałem. Linku do kanału tamtego nie będę dawał, ale no niestety ten błąd został przeze mnie powielony. Przekazałem to dalej, sam się potem dziwiłem. I co najlepsze w tym wszystkim, miernik mnie pomylił. Po prostu zmylił mnie miernik. Tego wam nie będę tutaj podpinał, ponieważ prawdopodobnie zrobię światła do mojego pitbajka. Po prostu zrobię światła, żeby wam pokazać, jak to zrobić. Po prostu nagram taki filmik jeszcze raz, ale tym razem, żeby wam pokazać, że to działa, że da się to zrobić bez akumulatora. Ale jak macie akumulator, da się rozbudować tą całą instalację naprawdę kozacko. Tego, jak ją można rozbudować, nie będę wam mówił, niestety. Nie powiem wam jak, ze względu takiego, że ktoś mi zaraz pomysł podpierdzieli i nie będzie nic z tego. No, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale naprawdę można kozacko rozbudować instalację w waszym pitbajku. Pasuje, żeby stary pan MRF wrócił. Chociaż nie chciałem za bardzo w moim RCU się bawić, ponieważ szkoda troszeczkę tak młodzić przy tym pitbajku za bardzo. Jest to tak zrobione bardziej pod zawody i tyle. Myślałem też nad stworzeniem jakiejś szybko dołączanej instalacji, po prostu jakiegoś gotowego zestawu plug and play. Coś takiego w sensie, żebyście sobie mogli kupić, no i po prostu łatwo podłączyć światła do swojego pita. Ale nad tym jeszcze porozmyślam. Jak będziecie zaciekawieni takim pomysłem, możecie napisać mi w komentarzu, może coś takiego stworzę, taki łatwy, prosty zestaw do montażu, do waszego pita, by zrobić sobie światła po prostu. Jak taki prosty zestaw gotowy, można tak powiedzieć. Dobra. Co ja tutaj źle zrobiłem? Ogólnie powiem wam w tym odcinku, a udowodnię wam to w odcinku już właściwym, jak przyjdą mi części do pita. Właśnie nie wiem jeszcze, czy lampę LED-ową zamontować. Możecie nawet wypowiedzieć się w komentarzu, czy lampę LED-ową, bardziej teraz myślałem nie kwadratową, tak jak miałem wcześniej tutaj z przodu, tylko bardziej o pasku dopinanym na kierownicę. Po prostu, żeby zawiesić sobie, tylko że znowu tu są te przewody, one będą też taki cień rzucać, nie? To też jest troszeczkę. Albo po prostu, żeby na tych łapkach z jednej strony i tutaj z drugiej strony jakieś blaszki przykręcić i taki pasek LED puścić tu, bo nim wyżej, tym lepiej będzie wam to świecić, bo jak miałem tego w moim pitbajku, miałem w tym miejscu, problem był taki, że trochę światła niestety pochłaniał przedni błotnik. Po prostu przedni błotnik trochę zasłaniał to światło, nie? Fajnie to wyglądało,
jak nie wiecie jak, zapraszam was do poprzednich filmów. Ale naprawdę kozacko. I projekt z LEDami by działał. A tak to miałem problemy z tym, że jak dłużej pojeździłem na LEDach, to mi rozładowywało akumulator. Słabe było ładowanie. Ale no robię teraz troszeczkę dość przy tych pitbajkach. Zaraz wam puszczę filmik z testu instalacji, bo nie nagrywałem jak ją robiłem, ale z testu po podpięciu, czy będzie kładzik odpalał, czy nie. Robiłem to znajomemu tego kłada, no i tyle w temacie. Dobra, koniec gadania mojego. Teraz zapraszam was do filmiku z testów instalacji od kładzisza. A ja się z wami żegnam, więc widzimy się w kolejnym odcineczku. I tyle, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! No i dobra, projekt zakończony. Mianowicie zrobiona cała nowa instalacja w tym kurwa kładziku. Tutaj pozostałości. Niedużo zostało ze względu takiego, że troszeczkę kabelków, nie kabelków skubałem z tej instalacji całej, więc dlatego jest mniej kabli. Jest trochę odrzynków, ale ich już też nie ma. Ale uprościłem instalację, ile się maksymalnie dało. Mianowicie mamy tutaj osobno instalację od ładowania, osobno instalację od rozruchu, którą umiejscowiłem w tym miejscu, akurat w tym kładzie. Jest taki fajny przekaźnik, ładnie osłonięty, żeby tu nic po tym nie lało. Trzyma się w miejscu o tą blaszkę. Instalacja od rozruchu. Jest wszystko od modułu, w tym peszlu puszczona. Tutaj wystaje od gaszenia kosteczka. No i cóż, no, starałem się jak najbardziej do budżetowo zrobić, by wykorzystać to, co mam tutaj ze starej instalacji, byle nie dokładać niczego innego. Oczywiście tutaj jest bezpiecznik, którego nie było wcześniej. Musiałem popatrzeć w instalacji, tutaj popalone wszystko jest. Ktoś tu kręcił ostro i się kabel swajcył. Ogólnie instalacja się tutaj popaliła cała, nie wiem. No i mam nadzieję, że to będzie teraz bezawaryjne, bo jak coś się będzie działo, to się będzie działo na tym odcinku tutaj. Tutaj na tym odcinku się będzie działo, jakby coś albo walnie bezpiecznik. Ładowanie mam nadzieję, że będzie dobre, to jeszcze sprawdzimy miernikiem. No i cóż, no wszystko jest w miarę, tutaj nie jest zrobione na kostkach wodoszczelnych, no bo starałem się tu wykorzystać tą starą instalację. I tyle, no pokażę wam, czy będzie to palić, czy nie będzie palić. Tu mamy oryginalny przycisk, oryginalny, to co było tu przy kładzie. Nie zrobiłem żadnego zabezpieczenia od wyłączenia zapłonu, zapłon po prostu będzie załączany i wyłączany. Załączany i wyłączany tym guzikiem. A tutaj normalnie jest to tak w miarę osłonięte, więc nie robiłem żadnego dodatkowego zabezpieczenia do odpalania. Po prostu, że trzeba na przykład hamulec przedni przytrzymać i nacisnąć guzik, wtedy dopiero pali. Mi się wydaje, że będzie to wystarczające. Podłączyłem się tu w instalację. Wyklikujemy przycisk według instrukcji. Ma być wykliknięte. I odpalamy. Nie odpali. Nie odpala. O. Coś nie podpiąłem. Albo się sfajcyło coś. Czekaj. Teraz. Aha, dobra. Przekaźnik jest podpięty. Przekaźnik rozrusznika nie jest podpięty. Widzicie? A ja sobie myślę, czemu to nie odpala. I teraz powinno wszystko działać. Wykliknięty guzik. I palimy. Działa! Kurwa działa!
i wyłączamy zapłon. Wyłączamy zapłon i włączamy. Elegancko. Nie będzie stacyjki ze względu takiego, że chlupnąłem wcześniej stacyjkę, sprawdzałem i no niestety ona robi zwarcie, jak deczko chlapnie w nią wodę, więc stacyjki nie podpinałem w ogóle do tej instalacji. No i tyle, bo już bateria pada, więc na razie, trzymajcie się, hej!